Cześć, słyszysz ten wiatr? Pewnie w czasie tego nagrania go słyszysz. Przyszłam tutaj, żeby nagrać między innymi moje wykłady. I wiatr czasem mocno i skutecznie uniemożliwia nagranie, bo trzeba po prostu jeszcze raz coś powtórzyć, jeszcze raz coś zrobić. No i tak może być czasem wnerwiający. Muszę zrezygnować z tego planu, który powzięłam. No właśnie. I taką analogię można rozpatrywać ten właśnie wiatr Ducha Świętego, który wieje tam, gdzie chce i nie wiemy skąd i nie wiemy dokąd idzie. I z jednej strony nasze serce chce być na niego otwarte, chce... To jest takie piękne wezwanie, chcemy za tym pójść, jak tej pieśni. Ale w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w trakcie jakiejś czynności i ten wiatr, ten Duch Święty wzywa nas, a pomóż tej osobie, by powiedz coś z odwagą. Powiedz nie, albo tak za czymś, co ci sprawia lęk, strach i nie wiesz, jak to ukryć tą sprawę. No, to wtedy jest to duże wyzwanie i możesz sobie powiedzieć, no nie, ja tak nie chcę, nie mogę, przecież mam inne plany, coś innego miałem teraz w planach. Już ten wiatr i to wezwanie Ducha Świętego nie jest takie przyjemne, prawda? Ale właśnie, jak inaczej przed nim się ochronić? Moglibyśmy wejść w kąt tej tutaj groty, jaskini, ciemno, brudno, nie ma życia i tam być? No nie, chcemy być na zewnątrz, ale właśnie, może być to się wiązać z taką niedogodnością tego wezwania i dlatego jest tak trudno może to wezwanie przyjąć, bo chcielibyśmy, żeby ono było w tym takim dogodnym dla nas czasie, ale ono właśnie przychodzi, tak jak ten wiatr przychodzi w czasie nagrań i musimy zmienić nasze plany, musimy zrobić coś innego, nie wiemy skąd to przyszło, nie wiemy dokąd nas to zaprowadzi, ale tak właśnie jest i możemy wybrać. Ja bym chciała zawsze móc wybrać, że będę na zewnątrz i będę gotowa na przyjmowanie tego wiatru. To tyle. Podziel się ze mną, co o tym myślisz. Cześć.